Dobry wieczór, prawie nocą. Witam Was serdecznie. Tą jubileuszową okazję, 50. nasze spotkanie, prawie nocą. Wcześniej w trybie porannym, od dłuższego czasu prawie nocą. W związku z tym, że jestem na wagarach, poza domem, bardzo proszę o informację, czy dobrze mnie słychać, czy dobrze mnie widać, czy wszystko jest w porządku, czy macie ze sobą napoje wyskokowe, co by celebrować to nasze 50. spotkanie. Elżbieta Targońska, dobry 50. wieczór. Czy aby na pewno każdy wieczór na żywo? No nie wierzę, nie wierzę, proszę niewiernego Tomasza przekonać. Dobry wieczór z Katalonii, dobry wieczór z Warszawy, dobry wieczór z Zielonej Góry, z Ustronia, spod Turbacza, o czym własnym nie wierzę. Dolna Saksonia, proszę, witam brata swojego szanownego. Węgrzce koło Krakowa, Libertów. No właśnie, gdzie świętujecie długi weekend? Gdzie świętujecie długi weekend? Ja jestem na Podkarpaciu, w swoich rodzinnych stronach, które odwiedzam tym razem przejazdem pomiędzy Bieszczadami a Radzyniem Podlaskim, w którym jutro w ramach festiwalu fotografii występuję z pokazem OK2, żeby nie było, też fotograficzny, i warsztatem fotograficznym. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku, jest winko, bardzo dobrze. W Beskidach widać i słychać, pisze Maryla. Maryla, jesteś na rowerze, widziałem cię dzisiaj, podglądałem na Facebooku, że tam jakieś duże bomby kaloryczne były angażowane w ten proces rowerowania około weekendowego. Zielona Góra już była. Arkadiusz pisze 50. live, a ja po raz pierwszy. Ha, a widzisz, myślę, że zostaniesz z nami dłużej. Mam nadzieję, że będzie nas trochu dzisiaj. Chociaż pora taka weekendowa, wiele osób pisało, że wyjeżdża i że nie będzie mogło, ale przecież live się nagrywa, więc będzie można go sobie zobaczyć później, więc nic nikomu się tutaj nie traci. Dobry, słoneczny wieczór z Gdyni. Piszcie, gdzie wypoczywacie. Katarzyna pisze, cześć Piotrze, ja dzisiaj parę godzin po Gorcach zaliczyłam, jutro Gorlicę na szczepionkową, tak, turystyka szczepionkowa. Kinga, dobry wieczór, dzisiaj z Mykonos. No proszę, też cię Kinga trochę podglądałem w tej Grecji. Piękne to widoki były, winne, piękne, winne. Ania W. Hej, hej, Aniu W. Okuniew już jest. Kto jeszcze jest? Tomaszów, Piotr Dudek, no to do znudzenia. Islandia i Lava Spam. Pleszew Wielkopolska wita Agawa. Agawa, proszę. Elżbieta i jest z nami Dorota. J, jest z nami Dorota. Dorota, która ma ogromny problem ze względu na te różnice geograficzne, żeby na żywo nas oglądać, więc jest. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Andrody, jeszcze się trochę rozgrzejemy. Ja wam powiem wszystko, co dzisiaj będziemy robić, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, co wam będę pokazywał. Mam nadzieję, że fajny odcinek będzie i wam się podoba. 50. Ja już o tym mówiłem, ale nie było planu na taką akcję, bo kiedy w ramach pandemii tamtegorocznej uskuteczniłem live'y na Facebooku i mnie tak olśniło, że to jest taka fajna forma komunikacji z wami, że jest interakcja, że się to podoba, że dużo osób ogląda. No to postanowiłem spróbować raz w tygodniu, rano. No i tak się z tego wszystkiego wykluło to, co mamy dzisiaj, czyli 50. spotkanie. Andaluzja, proszę bardzo, Andaluzja zawsze nas pozdrawia i to jest ta Andaluzja nie w Wielkopolsce, tylko ta tamta Andaluzja. Karolina z Beskidów, Waldemar z Zamościa, jak zwykle. No dobrze, Warszawa jest nawet, jakoś tak mało Warszawy. Chyba wszyscy wyjechali, wzięli słoiki i wyruszyli. Pozwólcie, że jeszcze raz toaścik w ramach tego naszego spotkania. Oczywiście nie byłoby tego spotkania bez was, więc wszystkim, którzy wiernie tutaj mi towarzyszą raz w tygodniu, oglądają post factum, bardzo, bardzo dziękuję, bo te live'y są dla was i ja mam ogromną przyjemność i chęć dzielenia się tym, co wiem, albo tym, co nie wiem, ale na potrzeby naszych spotkań czasami doczytuję, żeby wam w jakiejś takiej znośnej formie to przekazać w pigule, zainspirować, więc dla mnie to jest też forma samodoskonalenia, za co jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny, bo schorzenia prokrastynacyjne są mi bliskie. Katarzyna Szabelska pozdrawia z Nadbuga, proszę. Gliwice pozdrawiają. Dobry wieczór. Proszę bardzo, jest. Wszyscy są. Dobrze. Drodzy, co dzisiaj? Dzisiaj zaczynamy oczywiście od inspiracji. Ta inspiracja będzie nieco inna niż zazwyczaj. Nie będzie zdjęć z Instagrama, ale będzie pewien fotograf, którego chcę wam pokazać i do którego prac chcę was zachęcić.
Będzie oczywiście wybór, ocena zdjęć i omówienie zdjęć was, waszych z grupy Fotografowanie w podróży. Jest zdjęcie tygodnia, więc nie ma, że nie będzie. No i na koniec co nieco o temacie, który jak bumerang wraca, dostaje informacje messengerem, komentarze pod postami, obiektywy i jeszcze raz obiektywy, czyli jak je kupować, jak je wybierać, jakim kluczem się kierować. Nie będę mówił, jakie konkretne obiektywy, ale sprzedam wam klucz, który pozwoli wam no, dosyć łatwo, jak mi się wydaje, samodzielnie wam te obiektywy pokazywać. A więc tak to dzisiaj będzie wyglądało, obiektywy kupować, wybierać. Dobra, to co, zaczynamy od inspiracji, która to już jest. 6 minut, to już pewnie więcej nas nie będzie. Zaczynamy więc od inspiracji. Dzisiaj w ramach inspiracji mam dla was człowieka. Powiedzcie, czy dobrze widać, czy widzicie to samo. Czy America at the Beach, a color study jest na waszych ekranach także, czy to widać, bo mówię, na wyjazdach pracuję na jednym monitorze i używam opcji programu, która jest troszeczkę tricky, jeżeli pracuje się na jednym monitorze i czasami mam wrażenie, że to nie wygląda tak, jak wyglądać powinno, więc powiedzcie proszę, czy wszystko jest. Grzegorz pisze, że jest, więc gitarka. Drodzy, magazyn agencji Magnum, polecam wam zasubskrybowanie na stronie magnumphotos.com magazynu. Przychodzą świetne materiały kompilacyjne i świetne inspiracje. Niedawno wpadł do mojej skrzynki Konstantyn Manos, nie wiem jak się czyta, to jest Greko-Amerykanin, który to fotografuje od 50. lat, 34. rocznik, więc najmłodszy już nie jest, ale wciąż fotograficznie bardzo, bardzo żywotny. Konstantyn fotografuje, no właśnie, dlaczego wam go pokazuję? Pokazuję go wam z dwóch powodów. Po pierwsze, świetna fotografia, ale to jest oczywiste. Drugi powód jest nawet ważniejszy od tych świetnych fotografii. To jest gość, który rewelacyjnie łączy dwa światy. Czarno-biały i kolorowy. Największy problem wszystkich fotografujących, decyzje co do koloru, decyzja co do fotografii czarno-białej. Dziś pokażę wam kolor, ale zainspiruję was do tego, żebyście sami sobie pobuszowali na stronie, w jego portfolio, na stronie Magnum i przeglądnęli jeden materiał czarno-biały. Liczę na wasze wnioski z tego przeglądania i jakieś myśli, które przyjdą wam do głowy. Wybrałem też materiał, który się nazywa właśnie America at the Beach, z tego względu, że temat takiej codziennej fotografii, którą uskuteczniamy w czasie wakacyjnym, jest najtrudniejszy, bo często no, nie mamy tak czasu dużo, takich możliwości, o których ja mówię, żeby gdzieś pojechać, zrobić świetny research, znaleźć sobie jakieś fenomenalne tematy i tematom poświęcić pół wakacji i je fotografować. Ten rodzaj fotografii, których wam dzisiaj pokażę, ten temat, czyli fotografowanie amerykańskich plaż, który już był u nas ogrywany, jest tematem, który można robić właśnie przy okazji. Jest tematem, którym warto się zaprogramować na taki rodzaj fotografii, na pewną stylistykę, na pewien rodzaj wrażliwości i uskutecznić sobie taką fotografię w czasie zwykłych, najzwyklejszych, nawet rodzinnych wyjazdów, których czasu na to fotografowanie nie macie. Co jest super w zdjęciach Konstantego, co mnie ujmuje? No przede wszystkim kolor. On operuje kolorem w sposób perfekcyjny. Jeżeli ktoś się zastanawia, jak powinno się kolorem operować, jak się powinno wybierać kolor do zdjęć, jak się powinno rejestrować kolor, to jego wszystkie zdjęcia są w zasadzie no, takimi wskazówkami, z których można czytać. On pięknie łączy kolory, łączy gamy kolorystyczne, to jest pierwsza sprawa, łączy cień z kolorem, ta oldschoolowa szkoła, która teraz w tym street fotografii, który uskuteczniamy, który gdzieś nam się widuje, no jest wykorzystywana, ale nie w takiej formie, ponieważ Konstantyn, mówię, stara szkoła, ja to nazywam starą szkołą, którą uwielbiam, uskutecznia fotografię tą streetową, nawet tę fotografię wakacyjną, tą plażową, którą tutaj oglądacie, w sposób absolutnie narracyjny. To są po prostu historie, które on zapisuje, łącząc duże kontrasty. Zwróćcie uwagę, że te wszystkie zdjęcia, oczywiście to są negatywy jeszcze,
ale te wszystkie zdjęcia są wykonywane w bardzo, bardzo dużych kontrastach. Kolory są bardzo, bardzo nasycone. Słońce jest nisko, najczęściej popołudnia. To jest wskazówka dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, jak takie fotografie można wykonać. Tych zdjęć nie robi się w ciągu dnia, kiedy słońce jest w zenicie, robi się je, kiedy słońce jest bardzo, bardzo nisko. Najpewniej, najprawdopodobniej, więc z praktyczną pewnością można powiedzieć, że on wraca na miejscówki, widzi fajne miejscówki, w których można ładnie komponować, czy też oryginalnie komponować i budować z tej streetowej fotografii kolorowej narracji, budować historię. Każde zdjęcie jest mini historyjką, jest mini nowelką, którą bardzo, bardzo fajnie się ogląda, fajnie w tym sensie, że można sobie z tych zdjęć rozczytywać. Czasami to są dwie, trzy historie połączone, niekoniecznie wieloplany, które jak wiecie uwielbiam, ale czasami też. To zdjęcie kiedyś pokazywałem na którymś chyba live albo na którychś warsztatach, już nie pamiętam, ale ono dla mnie jest esencją beach life, tego życia na plaży i jednocześnie tej amerykańskości do sześcianów. Wprawdzie zdjęcie z 97 roku, więc no, trochę czasu minęło. Niemniej jednak wydaje mi się, że pewien rodzaj zachowań społecznych się nie zmienia, a ta fotografia w najcudowniejszy sposób to oddaje. Pierwszy plan, który jest sczytywany od razu, drugi plan, tło, ci wypaleni, napaleni, rozpaleni młodzi mężczyźni w pojazdach, oczywiście jak to w Stanach, wszędzie się jedzie samochodem, praktycznie na samą plażę i dopiero za chwilę widzimy cień tych roztańczonych dziewczyn, które gdzieś tutaj no, też na pick-upie stojąc budują jakąś no, zabawową relację z tymi oto młodymi ludźmi. No, uwielbiam tą fotografię, uwielbiam jego zdjęcia, z ogromną przyjemnością skanuję, podglądam kolory, w jaki sposób on działa. Popatrzcie, to zdjęcie jest po prostu esencją tego, jak wykorzystać kolor i jak wykorzystywać struktury. Całe zdjęcie jest strukturą złożoną z pionowych pasów w zasadzie monochromatycznych i dopiero w pewnym momencie pojawia się kolor, pojawiają się pasy flagi amerykańskiej, nogi, nie wiem, czy to jest prawdopodobne, tak, to jest na pewno. To nie jest kobieta, to nie jest człowiek, to jest manekin na tle flagi w butach, kowbojkach, więc ta amerykańskość do sześcianu. Fenomenalne kody kulturowe są tutaj też na tej fotografii zapisywane. A mówiłem wam o fotografii czarno-białej w jego wykonaniu i teraz odesłałbym was do jego portfolio na stronie Magnum. Szczególnie polecam wam zaznajomić się z projektem, który jakiś czas temu realizował w Grecji, kiedy mieszkał przez 3 lata w Grecji, między 61 a 64 rokiem. I to portfolio nazywa się A Greek Portfolio, czyli po prostu portfolio greckie. Nie ma tu nic więcej ponad po prostu dobrą, czarno-białą, narracyjną fotografię, ale totalny minimalizm. Jak oglądam jego greckie portfolio, to nigdy w życiu nie połączyłbym jego fotografii czarno-białej i jego spojrzenia na fotografię czarno-białą z tym, co on wyczynia w kolorze, bo to jest inny fotograf, to jest totalnie inny fotograf. Oczywiście te lata dzieli 30, te okresy, kiedy on fotografował w Grecji, a kiedy fotografował Amerykę, dzieli 30 lat niekiedy. Więc to w rozwoju fotografa, w spojrzeniu na fotografię, no gdyby fotografował tak samo, to znaczyłoby, że coś z nim jest nie tak, że on nie widzi u siebie żadnej możliwości, chęci chyba jakiegoś tam rozwoju, a ta fotografia z 60-tych lat jest niesamowita. To jest, mówię, stara szkoła, to jest stara szkoła fotograficzna, to jest stara szkoła opowiadania, to jest stara szkoła opowiadania historii. Zdjęcia są bardzo, bardzo stonowane, nie ma tu agresji. Nie ma tutaj też fotografa, w tym sensie, że fotograf nie próbuje na siłę pokazywać, jakim spryciarzem jest, jak pięknie potrafi budować wieloplany, jak bawi się kompozycją. Nie ma tutaj połamanych kadrów, poskręcanych horyzontów. To wszystko jest bardzo, bardzo proste i bardzo, bardzo poprawne, bo ta fotografia ma taką funkcję. Dużo pionów, co mnie osobiście zaskakuje, niemniej jednak jest to no, mówię, totalnie, totalnie inna fotografia i dla mnie wspaniały zapis tamtych czasów, Grecji tamtych czasów, zwłaszcza, że o Grecji z punktu widzenia fotografii, obrazów z tamtych czasów nie mam najmniejszego pojęcia, więc dla mnie ta fotografia jest
jest totalnie, absolutnie odkrywcze. Polecam wam bardzo Konstantyna i o Jezu, to zdjęcie to po prostu uwielbiam. Uwielbiam, uwielbiam. Jest świetny. Poglądajcie i tak jak mówię, zwróćcie uwagę na to, jak pokazywany jest obraz czarno-biały, jak pokazywane są historie czarno-białe, czym się różnią z punktu widzenia i kompozycji, i narracji, jak stonowany jest przekaz czarno-biały, jak on buduje swoją moc wtedy, kiedy jest w komplecie, kiedy w zestawie oglądamy taki poklatkowy zapis tamtych czasów w latach 60. w Grecji. Polecam wam jeszcze raz Konstantego Menosa na stronie Magnum i mówię, zapiszcie się do tego newslettera magazynu Magnum, bo będziecie z tego bardzo, bardzo zadowoleni. Także tak. Okej, cóż, wstęp mamy za sobą, tą inspirację mamy za sobą. Mam nadzieję, że wam się spodoba i do czegoś wam się przyda. Zachęcam po raz 68. oglądanie dobrej fotografii miast, przerzucanie miałkich zdjęć na jakichś tam Instagramach. Tutaj mamy gotowce wybrane, a na Instagramie to musimy się męczyć, żeby coś dobrego, wartego uwagi znaleźć. I przechodzimy do waszych fotografii. Wybrałem dzisiaj 13 fotografii, 13 osób. Zaczynamy od Marka, który tutaj nam wrzucił taką oto fotografię gdzieś pewnie z Indii. Marek, co jest nie tak? Bo ja od razu powiem, od czego zaczniemy, że jest nie tak. Oprócz tego, że zdjęcie jest poruszone, ale to jakby pół biedy, no po prostu nie wyszło. Problem najczęściej jest taki, że macie źle ustawione aparaty i kiedy fotografujecie na ulicy i zwracacie się w kierunku cienia, to wasze aparaty no, nie reagują w odpowiedni sposób i wydłużają bardzo czas naświetlanie. Ja na którymś live'ie był taki live, w którym pokazywałem wam, jak ustawić aparaty do street photo. A przy okazji tego 50. to wam obiecuję, może mi się to uda nawet na przyszły live zrobić, że będzie lista wszystkich live'ów i będzie napisane, co w którym live'ie, o czym mówiłem. Tak, żeby ktoś mógł sobie przejechać i wrócić, bo też wiele osób pyta, tam na naszej grupie warsztat fotografa podróżnika, pojawiają się właśnie informacje, a to było na którymś live, więc ja zrobię taki spis treści, będzie ściągawka, będzie można sobie zerknąć i do tematu wrócić. Więc Marek, wróć sobie do tego, bo to jest ewidentnie tej natury problem. Ale to, że zdjęcie jest nieostre, to jest najmniejszy problem. Większy problem, znacznie większy problem jest tej natury, że stoisz za daleko, że jesteś po prostu za daleko, że masz tutaj piękny kadr, masz w zasadzie gotową kompozycję z ramą. Niestety nie mogę używać wskaźnika przy takim jednomonitorowym. Więc masz piękny kadr z ramą tychże tutaj wiszących sari. Sari po prawej, sari po lewej i sari w kobietach. Sari kobiety zawinięte sari. I tak naprawdę twoim zadaniem powinno być blisko, nie tak daleko, żeby pozbyć się tych wszystkich jasnych części w dole kadru i wyczekać odpowiedni moment. Wyczekać, aż sprzedawca sari będzie, bo tutaj mamy ewidentnie handel, aż sprzedawca sari będzie w jakiejś pozie, będzie w jakiejś narracji, która z punktu widzenia całej tej otoczki, tego miejsca będzie ciekawa. Tak, żeby to jedno zdjęcie się broniło, bo to pokazujesz jedno zdjęcie, my pokazujemy jedno zdjęcie, więc jedno zdjęcie powinno się obronić. Powinno być wystarczająco wysycone historią, tak żeby się obroniło. W tym układzie no, zdjęcie sprawia wrażenie fotografii bardzo, bardzo przypadkowej. Mimo to, że to świetne kolory i wszystko to, co na tym zdjęciu być powinno. Starczy, popatrz, jak sobie zzoomujesz to zdjęcie, to wystarczy zzoomować i zobaczyć, co się zaczyna dziać. Jak przytniemy to sari u góry, nam wcale nie jest potrzebne wieszaczki. Pamiętajcie, o czym mówię. Ściągajcie z tych fotografii, które oglądacie, z tego wszystkiego, na co patrzycie, ściągajcie troszeczkę znaczenie. Próbujcie pokazywać to w sposób taki, którym no, nie wszystko będzie kawa na ile się wydarzy, ale niestety no, nie mamy tego nie sfotografowanego, co wydarzyć się mogło. Anna Maria wrzuciła nam tutaj fotografię. Nim omówię samą fotografię, słyszycie pieski,
Pieski szczekają. Nie mamy dzisiaj ptaszków śpiewających, bo coś mi się pokiepściło i gdzieś pliku z ptaszkami nie wrzuciłem, ale pieski nam szczekają, więc jest trochę natury. Anna Maria, zanim się pochylę nad samym zdjęciem, zwróćcie uwagę na parametry tej fotografii. Przysłona 10. Pytanie brzmi, po cóż nam jest tu przysłona 10? Pokazywałem kiedyś znów na którymś live'ie, jak się zmienia głębia ostrości w zależności od tego, jak daleko ostrzymy. Innymi słowy, przy tej samej przysłonie, powiedzmy 4,5, głębia ostrości ustawiona bliżej, w sensie, no tak, kiedy ostrzymy bliżej przy tej samej przysłonie versus kiedy ostrzymy dalej przy tej samej przysłonie, mamy dwie różne głębie ostrości. Innymi słowy, im dalej ostrzymy, tym mniejszą potrzebę wysokiej przysłony mamy. A w tym zdjęciu jest to najlepiej pokazane. Bo gdyby tutaj Anna Maria ustawiła przysłonę w okolicach 5, to przy ISO, który no, nie zdecydowałbym się na fotografowanie zwierząt i dynamicznych scen przy ISO 200, ustawiłbym tu 400 jak nic. Innymi słowy, zmieniamy przysłonę na 10, czyli już nie chcę tutaj liczyć z kalkulatora, ile nam tutaj spadnie, ile nam to przysłon spadnie w dół z 10 na 5, czyli tam 10, 7, ile nam wychodzi? 7, 1, 6, 3, 5, 6, 4,5 powiedzmy na 4,5. Czas naświetlania skróci nam się diametralnie, będzie prawdopodobnie w okolicach 1000, może nawet krótszy, 1/1000 sekundy. Efekt z tego będzie taki, że zdjęcie będzie ostre. Bo mamy zdjęcie nieostre i zdjęcie jest całkowicie nieostre. Nie dlatego, że jest mała głębia ostrości albo duża głębia ostrości. Zdjęcie jest nieostre z tego względu, że prawdopodobnie jest wykonane z samochodu, który jedzie, a po drugie jest wykonane na zbyt długim czasie naświetlania i na zbyt dużej przysłonie. Duża przysłona jakby jest determinantą tego, że czas naświetlania nam się tutaj bardzo, bardzo wydłuży. Czyli no, takie sceny do fotografowania safari, do fotografowania sportu de facto, bo to jest jakaś forma sportu, no, trzeba używać po prostu troszeczkę krótszych czasów naświetlania, a przy takiej odległości 300 mm, więc ten gepard jest od fotografującej, no ja obstawiam jakieś 200 metrów, może 150 metrów, może nawet dalej, to naprawdę przysłona 4,5 czy tam jakieś 5-6 byłaby zupełnie wystarczająca. Na pewno nie 10. Chyba, że tu jest jakiś telekonwerter, który niestety nam problem przysłony komplikuje, ale to nie na tę potrzebę. Cała reszta jest okej, bo to jest cały urok, nie jest to nudne zdjęcie z safari, tak? Atakujący gepard, ruch, świetna poza, on jest tutaj wyskoczony w powietrze, zwierzaki uciekają, ładne drzewo, wszystko jest super. Może tego dołu jest tutaj za dużo, nie jest mi on do niczego potrzebny, ale zdjęcie kładzie po prostu nieumiejętność ustawienia prawidłowych parametrów. Liczcie sobie takie zdjęcia, nim wyjedziecie w jakiś taki plener. Kuba pyta tutaj czy nieostre, czy poruszone. To nie ma w tym momencie znaczenia, czy jest nieostre, czy poruszone, bo efekt poruszenia przynosi efekt braku ostrości. Zdjęcie poruszone jest zdjęciem nieostrym. Tyle, że nieostrość może wynikać bądź z poruszenia, bądź z nieostrości wynikającej na przykład z tego, że zoom został źle ustawiony, prawda? Nie trafił w to miejsce. Przy tej przysłonie no, ewidentnie zdjęcie jest poruszone, więc jest nieostre w tę stronę. To jakby nie ma w tym momencie najmniejszego znaczenia. Dobra, jedźmy dalej. Aga. Kurczę, no nie. Dla mnie tutaj nie ma drugiego dna. Dla mnie to zdjęcie jest z potencjałem, absolutnym potencjałem, super zrobione technicznie, wystarczająco długi czas naświetlania, żeby zdjęcie było poruszone, tak, żeby ten ruch był tam, a jednocześnie no, utrzymane 30 sekund, no to chylę czoło. Utrzymane, że pierwszy plan jest ostry, więc ten ruch cały wynikający z przemieszczającego się tła względem statycznego pociągu, oczywiście mówię o tym odwrotnie, bo pociąg widzimy, że jest statyczny, został absolutnie zachowany.
To bez dyskusji. Tyle, że brakuje mi w tej scenie czegoś, co dodałoby magii. Brakuje mi w tej scenie czegoś, co dodałoby drugiego dna. Brakuje mi w tej scenie czegoś... Ja kiedyś wam pokazywałem zdjęcie z tego samego pociągu. No, swoje własne. Oczywiście zapomniałem o nim, więc go nie przygotowałem. Ale taka scena musi zostać wypracowana. My tu musimy wyczekać na moment, w którym coś się zadzieje, co będzie więcej ponad tą jedną rękę, która jest tutaj gdzieś wystawiona. No, brakuje tej narracji, brakuje tej głębi, brakuje tej historii, która gdzieś się za tym kryje. To jest taki początek, to jest takie macanie się z tematem i super, że autorka to zauważyła, że taka fotografia, w ten sposób pokazywana rzeczywistość jest, no, może budzić fajne emocje, tyle, że tutaj trzeba krok dalej. Więcej zdjęć, trzeba wyczekać na bardziej magiczny moment, a tej magii troszeczkę na tym zdjęciu mi brakuje. Ja powiedziałem, no chyba 1:30 tutaj Wojtek słusznie zauważa, że 30 sekund, 1:30 sekundy, raczej na pewno 1:30 sekundy, tak. 30 sekund to jest nie do utrzymania, żeby był pierwszy plan ostry. Magdalena wrzuciła nam zdjęcie z Jerozolimy, zdjęcie streetowe. Magdaleno, mimo to, że przed chwilą pokazywałem ci zdjęcia Konstantyna pionowe, to zniechęcam cię serdecznie do fotografowania pionowego. To nie jest naturalny kadr i bardzo trudno obronić pionowe kadry. Może w krajobrazie, przy odpowiednich warunkach, albo jak się chce mieć okładkę w magazynie, to tak. W portrecie to już w ogóle, ale w takim streetie absolutnie nie. To jest przykład fotografii, której widać na, tak jak w przypadku Marka, pierwszego zdjęcia, które omawialiśmy, widać to, że fotograf jest po prostu zbyt daleko. Zobaczcie, co się dzieje z tą fotografią, kiedy zrobimy z niej taki kadr, prawda? Momentalnie wychodzą te historie, które tu się dzieją. Historia pana, który zmywa, historia tych dwóch gości z cygarami, papierosami, z dzieciakiem wpatrzonym, smutnego pana, który sobie tutaj siedzi pod czerwoną bramą, pani, która idzie sobie z dzieckiem, gościa z komórką. Tutaj zaczynają się pojawiać te historie, które w takim codziennym, w takiej fotografii codzienności, w tej ekspresji streetowej bardzo, bardzo lubimy. Że one pojawiają się wtedy, kiedy jesteśmy bliżej. Ja nie mówię, żebyśmy używali 200 mm, absolutnie nie. Po prostu trzeba stać bliżej. Na pewno nie tu. Na pewno nie z tej odległości. Na pewno nie w tym ujęciu, w tym kadrze. To nie powinno być historia, które się dzieją, a po drugie o kolorach, które się tutaj dzieją. Zobaczcie, jak cudownie to zdjęcie jest kolorowe, jak super wygląda ta czerwona brama, żółta paka jakiegoś tutaj takiego ala pick-upa dostawczego. Jak fajnie komponuje się róż na głowie, na chuście pani, róż na bluzie, czerwona bluza Adidasa, granatowe niebieskie ciuszki. To jest bardzo fajnie kolorowo. Jeszcze jakby zdjęcie troszkę bardziej skontrastować, żeby ono nie było takie... jak wyjęte z puszki, prawda? Widać, że tutaj nie ma kontrastów zbyt dużych, one powinny być bardziej złożone, wtedy zdjęcie by jeszcze zyskało. Troszkę bardziej skontrastować. Także tak, jeśli chodzi o tę fotografię Magdaleny. Idąc dalej, Bożena, w kanionie Kolka, zazdroszczę, chciałbym w tym kanionie kiedyś być. Tyle, że Bożeno, ze względu na chyba, jak mniemam, rodzaj światła, czyli gdzieś jakieś absolutne południe, bo tutaj nie widzę ani półcienia, i rodzaj obróbki takiej bardzo, bardzo miękkiej, pozbyłaś się w tym zdjęciu totalnie przestrzeni. To zdjęcie jest płaskie. Te góry, szczyty i ten kanion tutaj, to co jest na dole i to co jest na pierwszym planie, wszystko jest sklejone idealnie jak płasko rzeźba. Wyzbyłaś się totalnie przestrzeni, zabiłaś po prostu tą przestrzeń, więc no, szkoda. Druga rzecz, kurczę, bardzo dużo jest tej prawej strony, tej ścieżki po prawej stronie, tej ściany tutaj po prawej stronie, która tak naprawdę do niczego nam nie jest potrzebna. To, co ciekawe, dzieje się gdzieś tutaj. Gdyby przyciąć to zdjęcie, chociażby tak, więcej góry, no ja tutaj nie jestem w stanie tak wykadrować, bo nie mam takiej możliwości, ale gdyby przyciąć tak, żeby pozbyć się prawej ścieżki, ona nam do niczego tutaj nie jest potrzebna, wystarczy nam tyle, co jest, jednocześnie pokazać więcej tej góry i pokazać troszkę więcej tego dołu,
to zdjęcie momentalnie zyskuje. Mamy w jakiś sposób zbudowaną relację pomiędzy tymi osadami, tutaj osadą na dole, a trackersem, który sobie gdzieś tutaj idzie szczytami. Znacznie lepiej. Ta perspektywa z tą długą ścieżką i sklejenie wszystkich planów płaskorzeźby, no mówię, zabija urok miejsca, absolutnie zabija urok miejsca. Więc tu trzeba by po pierwsze troszeczkę inaczej obrobić, po drugie na przyszłość no, troszkę mocniej zastanowić się nad tym, co chcemy na zdjęciu pokazać, o czym ma być fotografia. To jest etap fotografowania, a nie etap postprodukcji. O czym jest fotografia? Zauważać relacje, zauważać przestrzeń, zauważać kontrasty, kontrast wioska, kontrast chmury. Mnie osobiście o wiele bardziej interesuje ta tutaj osada, wielki kanion i szczyty i chmury niż ten trekker, który sobie gdzieś tutaj idzie. No, o wiele, wiele bardziej mnie to interesuje. To buduje przestrzeń, to bym chciał napisać najgłębszy kanion na świecie, to tamto zdjęcie, o którym właśnie powiedziałem, byłoby no, materializacją, zmaterializowałoby tę myśl, więc o wiele bardziej w ten sposób chciałbym na taką zdjęcie więcej takiego zdjęcia widzieć, takiej fotografii. Ania, spędzę jeszcze stary konkurs. Ha! Co na tym zdjęciu jest dla mnie nie tak? No, ja bym to zdjęcie chciał mieć w kolorze. Ono nie jest w kolorze. Ja wiem, o czym mówię. Ja bym to zdjęcie chciał mieć tak, żeby te neony wszystkie były odbite. Czyli ja chciałbym to zdjęcie w obróbce bardzo, bardzo przyciemnić i bardzo, bardzo kontrastować. I jednocześnie troszeczkę i nasycić kolory i ściągnąć żółty. To tak bardzo szybki kurs obróbki w Lightroomie. W efekcie ono by zaczęło lśnić dla mnie Azją. Jeżeli to jest najgęściej zaludniona dzielnica świata w Hongkongu, jeżeli to jest Azja, jeżeli to jest ten krzyk azjatycki, jeśli chodzi o kolory, o ten pęd, o to wszystko, co się dzieje, tu mamy napisy takie, tutaj napisy, tam napisy, wszędzie są napisy, ludzie, plany się nakładają, odbicia, to nie widzę powodu, żeby to tonizować. Nie widzę powodu, żeby taką fotografię pokazywać w sposób no, zachowawczy, żeby nie pokusić się o jakąś próbę po prostu wzmocnienia tego przekazu, który tutaj zauważyłaś, odpowiednią przede wszystkim naświetleniem, ale to pół biedy, no, nie naświetlamy na negatywach, więc nie musimy sobie już, nie musimy się martwić tym, że no, fajnie byłoby to naświetlić na twardo, na miękko. Wystarczy nam naświetlić wystarczająco miękko, żeby można było w postprodukcji potem wyciągnąć szczegóły, bądź też przyciemnić światła, szczegóły z cieniów, więc na pewno to zdjęcie chciałbym mieć bardziej kontrastowe, bardziej wysycone, bardziej azjatyckie. Więcej Azji w Azji. Taka moja złota myśl. To zdjęcie Konrada jest dla mnie przykładem tego, że to jest kluczowe w fotografii, szczególnie w fotografii ulicznej i szczególnie w kompozycji fotografii ulicznej, a nawet nie tyle, co w samej kompozycji, w rozumieniu stylu kompozycyjnego, tylko myśleniu w czasie fotografowania. Ja o tym mówię bardzo często na kursach fotografii ulicznej, nomen omen, ostatnie miejsce, jak ktoś chętny, do Berlina, 22-25 lipca, warsztaty street photo i fotografowanie parady, Pride, że w fotografii ulicznej to, co się dzieje, to, co my widzimy, w tym przypadku dzieciaki w bańce, tutaj na pierwszym planie, jest coś, co jest jakby stałą tej fotografii. Stałą w rozumieniu, tak naprawdę nie musimy na to zwracać uwagi. Dobra fotografia uliczna, której jest jakaś narracja, różni się od złej fotografii ulicznej tym, że fotograf potrafi zbudować kontry, potrafi zbudować konteksty do tego, co jest głównym tym leitmotivem zdjęcia. W tym przypadku mamy dzieciaki w bańce, które są świetne, ale dla mnie to, co zbudowałoby historię tego zdjęcia, to jest ten facet tutaj w bańkach, ten dzieciak z rączkami i tutaj ta ręka. Innymi słowy, zrobiłbym wszystko, żeby z tym aparatem być bardziej w prawo. Żeby te historie, które tutaj są, w jakiś sposób zostały dołączone do zdjęcia, a nie tylko zaznaczone. Innymi słowy, powiem o tym jeszcze raz, o tym zawsze mówię na kursach fotografii ulicznej. Tak naprawdę fotograf uliczny patrzy na krawędzie kadru. Krawędzie kadru. Patrzymy w aparat i obserwujemy krawędzie kadru, bo to, co jest na pierwszym planie, ta dwójka dzieciaków jest stałą. Ona
pewnym momencie zniknie, bańka pęknie, dzieci wyjdą, ale tak naprawdę nie musimy ich kontrolować. Jeżeli mamy prawidłowo ustawiony aparat, jeżeli prawidłowo ostrzymy, jeżeli ta ostrość jest prawidłowo ustawiona, a to zakładam, no ktoś, kto się takiej fotografii podejmuje, już wie, jak to robić, to tak naprawdę interesują nas krawędzie. I w tym przypadku no mega jest ten dzieciak tutaj z tą nóżką, z tymi rączkami rozłożonymi. Ta ręka, która by nam tu fajnie w kadr weszła. Facet jakiś absurdalny na dwóch bańkach. No ja wiem, że tutaj te bańki leciały szybko, to się działo. Zdaję sobie sprawę. Akurat śmieję się, bo kiedyś w Berlinie rok czy dwa lata temu na warsztatach trafiliśmy w takie miejsce, gdzie gość po prostu bańki rozpuszczał. Miał taką specjalną linkę, maczał to i tych baniek były miliony, a dzieciaki po prostu szalały. I robiliśmy tam dużo zdjęć i dużo nam wyszło, bo tutaj się robi dziesiątki zdjęć. Tyle, że no mówię, tutaj no kurczę, pozbyć się tych ludzi stojących troszeczkę niżej, troszeczkę bardziej w prawo. Nie potrzeba nam tych ludzi stojących. Ten facet nam załatwia robotę, dzieciak, ręka, no i ci w bańkę nabici tutaj na pierwszym planie. Patrzcie na krawędzie, naprawdę, w fotografii ulicznej patrzcie, zwracajcie uwagę na wasze zdrowie, na krawędzie kadru. Dobra, jedźmy dalej. Waldek, teraz chwalę, hello, teraz już się skończyło, skończyła się krytyka, znaczy w dalszym ciągu jest krytyka, nie krytykanstwo, prawda? Nie krytykanstwo, krytyka, staram się być konstruktywny, ale teraz jedziemy z tą częścią, która jest bardziej pro niż kontra. Waldemar, który nas wiecznie zaskakuje takim kalejdoskopem fotografii i ta fotografia, drogi Waldemarze, bardzo, bardzo mi się podoba. Bo jeśli chodzi o sielankowe wzgórza, chciałbym powiedzieć nad Soliną, bo właśnie nad Soliny wróciłem, ale okolic Lubelszczyzny, to wygląda to świetnie i z mojego punktu widzenia jest to dobra obróbka czarno-biała. Troszeczkę może pochyliłbym się, żeby nie mieć takich wypaleń w bielach tutaj, bo tu jest zupełnie wypalone, tu nie ma żadnych treści, więc możesz spróbować odrobić lekcję. Jeżeli jesteś na kursie moim Lightroomowym, to polecam lekcję fotografii czarno-białej, ale ta proporcja mi się podoba i ja bym tutaj, tak jak Irek radzi, nie próbował niczego obcinać, niczego ucinać, ponieważ nie chodzi nam o to, żeby zwrócić uwagę, większą uwagę na chmury, ponieważ te chmury są wystarczająco wyeksponowane, żeby nie trzeba było na nie zwracać większej uwagi, a dla mnie kluczem tego zdjęcia jest swoisty kontrast, swoista relacja pomiędzy pofalowanymi, delikatnie pofalowanymi polami z tą taką delikatną strukturą, z tymi rąbami, trójkątami, które tak wpływają na siebie, bardzo ładnie to wygląda, a tymi chmurami. I mówię, mnie się to zdjęcie podoba w tym wymiarze, w tej formie jak jest i szczerze mówiąc do tego kadru nie mam żadnych zastrzeżeń, poza tym, że w postprodukcji jest no, niedoskonała obróbka wysokich świateł, bo są wypalenia zupełne. Więc super. Joanna wrzuciła mi zdjęcie, które mi się ultra podoba. Ale to po prostu ultra. Nie podoba mi się tylko kwadrato prostokąt jak z Olympusa, bo nie lubię takich kadrów 4x3, ale to jakby jest inna inszość. Ale to zdjęcie jest cudownym minimalizmem z człowiekiem w tej przestrzeni, z tym akcencikiem czerwonym, który nam po prostu robi robotę. Z tą nóżką, ten no, usypany. Mam podobne zdjęcia z Abchazji, tak, dlatego może mi się tak podoba. Z tym usypanym lido, takim gdzieś wbijającym się w morze. No, bardzo fajne, takie minimalistyczne, działające na wyobraźnię, wręcz graficzne zdjęcie. To, co bym ewentualnie zrobił, to mógłbym tak albo delikatnie uciąć dół, ale delikatnie, albo delikatnie uciąć prawą stronę, żeby zdjęcie było kwadratowe. Czyli skwadratyzować go, albo je sprostokątyzować, że tak powiem. I wówczas wydaje mi się, że ono byłoby odrobinę ciekawsze. Ale tak, poza tym mi się bardzo, bardzo podoba. Jurek to mnie totalnie zaskoczył tą fotografią. Totalnie. Z tego względu, że to jest świetna fotografia uliczna, naprawdę. Jeśli chodzi o taką wieloplanową, rozgardiaszową, streetową fotografię z tymi wszystkimi elementami, które nam tutaj wchodzą, ręka z butelką, facet z lornetką,
dzieciak tu przycięty, tu się jakaś akcja dzieje, to jest naprawdę świetne. Mnie się to zdjęcie bardzo, bardzo podoba. Dominik pisze, że to zwykła fotka, która nic nie przedstawia. Dominik, cóż mogę ci powiedzieć, jak powiem tak, jak kiedyś zaczniesz zauważać takie fotki, to znaczy, że zaczynasz widzieć fotografię. Jeśli nie zauważasz takiej fotki, to znaczy, że prawdopodobnie jesteś na poziomie fotografii, która estetyzuje, w której książkowa, szkolna kompozycja, układy są kanonem, którego nie daj Boże przekraczać, bo wtedy wszystko B. To jest, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo dobra, złożona, fajnie zakomponowana, plastyczna, bardzo wyważona, tak bym to rzekł, w rozumieniu takiego ciężaru poszczególnych elementów na zdjęciu, fotografia w stylu ulicznym. I Jurek, szapoba, że udało ci się to zauważyć i w ten sposób sfotografować. Super, jak na Marsie, nomen omen. Mnie się podoba. Ok, jedźmy dalej. Marcin rzucił zdjęcie totalna pocztuwa. A dlaczego je pokazuję i mówię, że jest dobre? Przecież my przed chwilą powiedziałem, że te szkolne kompozycje pocztuwy, tu, to do niczego. No nic, pocztuwy też się robi, tak? Różne są potrzeby fotograficzne, różne cele nami rządzą i kierują. Z różnego powodu robimy zdjęcia i na różne potrzeby. Więc ta fotografia jest przykładem dobrze wykonanego rzemiosła fotograficznego, bo jest świetne światło, dobre kolory, fajne odbicie i rama drzew, która zamyka nam absolutną blachę, nie ma, nudne niebo jak flaki z olejem, najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć w fotografii krajobrazowej, czyli całe niebieskie niebo albo całe białe niebo, bez chmur, bez jakichś treści, które do czegoś służą, więc tutaj Marcin tą ramą świetnie to niebo nam zamknął i zdjęcie się nadaje idealnie do magazynu podróżniczego, w którym jakbyś chciał o Saksonii robić materiał, to gwarantuję ci, że każdy fotoedytor takie zdjęcie weźmie, bo no nie dość, że się nadaje dobrze na rozkładówkę, tutaj troszeczkę przez środek nam będzie łamanie szło, to jeszcze można wyszparować tutaj coś, można napisy na takie zdjęcie dać, mówię zupełnie poważnie, nie kpię, bo wiem jak działają fotoedytorzy, jakich zdjęć czasem potrzebują i mówię, to zdjęcie ma bardzo dobry kolor i dobrą kompozycję i jest uratowane tą ramą drzew przed zagładą związaną z blachą nieba, więc jest super. I słuchajcie, dwa ostatnie zdjęcia to będą portrety. Pierwszy portret, który bardzo, bardzo mi się podoba i jest dla mnie totalnym zaskoczeniem, Elżbieto droga, to jest twój portret, znaczy portret, który ty wykonałaś i to jeszcze na dodatek z iPhone'em, no co ani jest dobre, ani złe, po prostu mamy ten aparat najlepszy, który mamy pod ręką. A chwalę to zdjęcie z tego względu, że jest to portret, który nie jest sztampowy, którym jest fajnie wykorzystane światło, którym jest jakaś nić, jest jakiś akcent tajemniczości. Można by to nazwać portretem osobistym w rozumieniu osobistego potraktowania portretowanej osoby w swoim własnym stylu fotograficznym, ale zbyt dużo Elu portretów twoich nie znam, więc ciężko mi mówić o nich, że to jest twój fotograficzny styl. Niemniej jednak jest to zdjęcie, które mi się bardzo podoba. Dobrze skomponowane, taki trochę amerykański kadr przez połowę uda. Ładne kolory, ładne światło, fajnie. Córa, jak rozumiem, patrzy sobie gdzieś tam w przestrzeń tej przestrzeni aktywnej, jest wystarczająco dużo, żeby nam zupełnie nie uciekała. Jest to zdjęcie, które jest dla mnie no, inspirujące, podoba mi się. A zdjęciem, którym zamykamy nasze dzisiejsze spotkanie i w sensie ocenę zdjęć, jednocześnie zdjęciem tygodnia, jest portret, który wykonała Ania Wojciechowska. Jest to portret, który no, nazwała sama odbiciem i z mojego punktu widzenia jest właśnie takim kierunkiem w portrecie, który ja bardzo lubię, bo jest osobisty, bo jest niesztampowy, bo pozwala nam nie tyle co dobudować jakąś ideologię do tej fotografii, ale spróbować się zastanowić nad tym, co widzimy, jakie to ma znaczenie, czy to picie kawy z odbitym wielkim blokiem, w którym w każdym domu mieszka rodzina i może w tym samym czasie pije kawę, bo może to jest akurat poranek albo czas popołudniowej kawki, no,
pozwala nam troszeczkę głębiej spojrzeć. Dziewczyna, która patrzy tak naprawdę za fotografa, prawdopodobnie na te domy, na te sklonowane okna, na to wszystko, co też tam gdzieś się w dali dzieje. Ciasny kadr, fajnie, nie dobrze ostrość ustawiona, oczywiście super piegi, pianka, ta łyżeczka z szklanką, no to wszystko jest dobrze zakomponowane, bardzo fajne zdjęcie i bardzo mi się to zdjęcie podoba. Także jest to zdjęcie, które zyskuje tytuł zdjęcia tygodnia i wyląduje w galerii naszych zdjęć tygodnia. Drodzy, tyle jeśli chodzi o fotografię, o wasze zdjęcia. Przechodzimy teraz do zdjęcia, do czego? Do tematu tygodnia, czyli do rzeczy nudnej, a po prostu ważnej jak fix, czyli jak wybrać obiektyw fotograficzny. Jak wybrać obiektyw, jakie obiektywy wybierać, jakimi paradygmatami przy wyborze obiektywów się kierować. Mam nadzieję, że to się wam przyda. Włączam teraz PowerPointa. O, coś mi się tutaj przestawiło, więc wybaczcie, ale sobie chwilkę przeskoczę. O, tutaj. Bum. PowerPoint powinien wylądować na waszym ekranie. Drodzy, gdyby chcieć zrobić spis kontrolny towaru, czyli taki remanent tych obiektywów, które fotografujący podróżnik czy podróżujący fotograf powinien mieć w swoim plecaku, to tych obiektywów jest 5, 6, 7 tak naprawdę. To jest zestaw pełny. Zacznijmy od krajobrazowych, tak ogniskowo szedłem tutaj, czyli 14-30 mm to jest obiektyw, który jak ktoś fotografuje krajobraz, powinien mieć w swoim plecaku. Oczywiście to może być równie dobrze 15-35 albo 12-30. Ja podaję takie ogniskowe, których ja używam i to są ogniskowe mniej więcej, bo różni producenci mają w swoim portfolio różne obiektywy, więc tym się bym nie przejmował za bardzo. To, co jest ważne, on nie musi być szczególnie jasny, z tego względu, że krajobrazowe zdjęcia najczęściej robimy na wyższych przysłonach, 8, 11 do 13. Więc walka, żeby to był obiektyw ze światłem 2,8, nie ma najmniejszego sensu. Co innego jest ważne, o tym będę za chwilę mówił. Chyba że ktoś ma ambicje robić zdjęcia gwiazd, ścieżki gwiazd, no to ma tutaj problem, bo jasność obiektywu ma tutaj bardzo duże znaczenie i szkiełka z światełkiem 2,8 są mile widziane. Niestety one kosztują bardzo dużo pieniędzy. Drugi obiektyw, który nazwałem uniwersalnym zoomem, tak jak go nazywam travel zoomem, to jest obiektyw ogniskowy mniej więcej 24-70. To znaczy na pewno nie niżej niż 24, a czasami one są 75-80. Ze światłem 2,8 i on musi mieć światło 2,8. Dlaczego? O tym powiem też za chwilę. Oczywiście te ogniskowe, które wam podaję, są to ogniskowe dla pełnej klatki. Jeżeli ktoś ma niepełną klatkę, czyli jakiegoś DX-a nikonowskiego, no to musi sobie przeliczyć to tak, żeby był odpowiedni ekwiwalent pełnej klatki. Ja mówię to o pełnej klatce. Obiektywy portretowe, dwa. Albo 50 ze światłem 1,4, co jest kluczowe, żeby ta 50 miała światło 1,4, albo 85 ze światłem bądź 1,4, bądź 1,8. O tym zaraz będę mówił, dlaczego kluczowe jest, żeby uniwersalny zoom miał światło 2,8, a portretowka miała światło 1,4. Streetowy obiektyw 35. No, ja najbardziej lubię fotografować 35. Są streetowcy, którzy robią stałką 28. Znam takich, którzy robią 24. Dla mnie to jest zbyt szeroko, 35 jest idealną wypadkową pomiędzy byciem blisko i wystarczająco daleko, żeby mieć dane odpowiednio zapisane w kadrze, jednocześnie żeby nie mieć tego kadru zbyt zniekształconego. I mówię, tutaj napisałem, nie musi być jasny z tego względu, że no, w stricie 1,4 światło to chyba w życiu zdjęcia nie zrobiłem ze światłem 1,4. Była rozmyta i wszystkie zdjęcia robią tak samo. Niech sobie robią. W ogóle to jest dla mnie jakiś
kuriozum totalne. Gdyby 35 miała światło stałe 8, to bym taką 35 kupił, bo najczęściej mam tak ustawione światło i w ogóle go nie ruszam. Więc nie musi być jasny, jeszcze raz, o tym powtarzam. No i teraz telezoom i teraz wybór. Ten, który ja bardzo polecam, to jest 80-400, mniej więcej. Może być to 100-400. Popularne są telezoomy 80-200. Miałem taki telezoom i no z mojego punktu widzenia był troszeczkę za krótki. Miałem oczywiście do niego telekonwerter, razy dwa, ale z mojego punktu widzenia był zbyt krótki, więc ja optuję za zoomem 80-400. Jest bardziej uniwersalny. Oczywiście ciężki, oczywiście drogi. Oczywiście no nie kupimy go ze światłem 2.8, chociaż ten 80-200, jeżeli ktoś by chciał kupować, to ze światłem 2.8 jest to konieczne, ale z mojego punktu widzenia jest uniwersalny. I teraz gdyby chcieć wybrać zestaw, no to zestawem minimum jest po prostu Travel Zoom, czyli 24-70 ze światłem 2.8. Zestaw optymalny, to powinno wystarczyć każdemu szanującemu się fotografowi podróżnikowi. To jest krajobrazówka 14-30, telezoom uniwersalny 24-70 i zoom B, czyli telezoom B, czyli 80-200. Dlaczego tak? Ano dlatego, że jak mamy uniwersalny zoom 24-70, to przy ogniskowej 70 i przy przysłonie 2.8 możemy naprawdę robić udane portrety. Robię mnóstwo portretów zoomem właśnie, travel zoomem, zoomując do 70 i ustawiając przysłonę 2.8 i wyszło mi naprawdę bardzo dużo dobrych portretów, więc nie jest nam potrzebny portretowy. Nie jest nam potrzebna też streetowa 35, no bo możemy sobie ustawić 24-70 na 35, zakleić taśmą klejącą, ustawić przysłonę 8 i mamy gotowy streetowy obiekt. Dlaczego więc ja mówię, że można, powinno się kupić taki streetowy? Dlaczego piszę o rozszerzonym zestawie, który no jeszcze powinien napisać zestaw pełny, czyli wszystkie, bo te obiektywy, które tutaj widzicie, ja mam wszystkie. Dlaczego o tym w ten sposób mówię i dlaczego, po co powiedzmy rekomenduję zakup streetowej 35, skoro uniwersalny 24-70 załatwia nam sprawę? Przyczyna jest inna. Przyczyna jest taka, że po prostu 35 zazwyczaj jest bardzo mała, a zoom 24-70 ze światłem 2.8 jest po prostu duży. Wygodniej się używa w małym aparacie, mały obiekt. I tyle. I dla mnie to jest jedyny argument. Ergonomia użytkowania, nic więcej. Katarzyna pisze mi tutaj, że jeśli byś miał wskazać dwa obiektywy na warsztaty street photo, to które wziąć? Kasia jedzie z nami do Berlina. 35 plus 24-70? Dokładnie tak. 35 plus 24-70. I żadne inne w zasadzie nie będą potrzebne. Okej. To jest zestaw. Tutaj można sobie zrobić screena, wrócić do tego i mieć z tyłu głowy, jeżeli kogoś to interesuje, co ja tutaj polecam. Ale teraz, jakie są wyznaczniki dobrego obiektywu? Zacznę od rzeczy, która jest najtrudniejsza. Wyznaczniki to są takie elementy, którymi powinniście się kierować, kupując obiektywy. Pierwsza zasadnicza sprawa to jest rozdzielczość i kontrast. Ja tutaj szybciutko się przełączę teraz, żeby wam pokazać, o co chodzi. To, mówiąc opisowo, to jak ostry będzie wasz obiektyw. I teraz uwaga, ja bardzo, bardzo upraszczam. Na potrzeby tego naszego dzisiejszego live'a pewne rzeczy upraszczam do pewnych idei, które pozwalają dokonać wyborów zakupowych, dowiedzieć się więcej. Ostrość obiektywu to, czy obiektyw jest ostry, czyli jak sfotografujemy i dobrze, uwaga, dobrze ustawimy ostrość w odpowiednim miejscu, to czy zdjęcie będzie ostre, czy zdjęcie nie będzie ostre, za ten element odpowiada rozdzielczość soczewek obiektywu, czyli umiejętność soczewek obiektywu do odwzorowania szczegółów. To w wielkim skrócie mówiąc. O co chodzi? Już wam pokazuję, o co chodzi. Chodzi o... Może MTF-y to ja odpuszczę. Dobra, przejdźmy od razu do tego. Bardzo trudny rysunek, ale zrozumiecie go w trymiga.
Na osi X mamy przysłony. Tak? Na osi Y pionowej mamy rozdzielczość LPMM, czyli line per millimeter, czyli ile linii na milimetrze jest w stanie pokazać nam obiektyw. Jeżeli wartość wynosi 50, to oznacza, że obiektyw jest nam w stanie pokazać na jednym milimetrze, jest nam w stanie pokazać 50 linii. Czyli jasne, ciemne, jasne, ciemne, jasne, ciemne. Jak pomalujemy pionowe linie, to na jednym milimetrze będzie tych linii 50 jasnych i 50 ciemnych. Prawda? Czyli bardzo dużo drobnych detali. I teraz jak popatrzycie na ten wykres, to jest wykres dla aparatu, dla zooma 24-70, dla obiektywu 24-70 i weźmy na przykład 24, czyli czerwone kropki, to okazuje się, że najlepsza rozdzielczość tego obiektywu jest przy przysłonie 4, prawda? Gorsza przy pełnym otworze 2,8. I to jest od razu informacja dla Was, dlaczego na przykład obiektywy typu 50 mm portretowe bądź 85 portretowe powinniśmy kupować jak najjaśniejsze, ponieważ będziemy mieli potrzebę przymknięcia przysłony, żeby uzyskać obraz o lepszej rozdzielczości. Czyli na pełnym otworze przysłony zazwyczaj obiektywy najgorzej rysują. Znaczy najgorzej, gorzej rysują. I teraz jak prześledzicie sobie te czerwone punkciki, to okaże się, że dla przysłony, dla ogniskowej 24, tego zooma 24-70, drastycznie spada rozdzielczość przy przysłonach wyższych od 5,6. Zobaczcie, co się dzieje przy 11, już jest poniżej 40, przy 16 jest 30, a przy 22 jest rozdzielczość praktycznie dwa razy gorsza niż przy przysłonie 4. To jest jasny komunikat, że jak przymkniemy przysłonę do 22, to dostaniemy tak zwane mydełko. Tak się ocenia jakość obiektywu. Bardzo prosty sposób. Mało tego, sprawdzamy to zarówno dla 24, 45, powiedzmy 70 mm, możemy sobie to sprawdzić, jak i, to jest ważne, to jest środek kadru, jak i możemy sobie to sprawdzić dla brzegu kadru, czyli nie to, co jest w środku soczewki, ale to, co jest na zewnątrz. I zobaczcie, co się dzieje na zewnątrz soczewki, prawda? Możemy sobie przeanalizować i wychodzi, że przy przysłonie między 5, 6 a 8 jest najlepsza jakość naszego obiektywu i na zewnątrz, przy brzegach soczewki i w środku soczewki. Kluczowa jest ta wartość, bo 50, czyli LPM 50, to co widzicie na osi pionowej, uznawane jest za taki, no, wartość, która jest bardzo dobra. To jest obiektyw, który pokazuje rozdzielczość 50, jest świetnym obiektywem. 30 jest wartością, która jest minimum minimorum, akceptowalna. Jeżeli jakieś wartości spadają poniżej 30, są absolutnie nieakceptowalne. Innymi słowy, dla tego obiektywu 24-70 przy przysłonie 2,8 krawędź kadru ma nieakceptowalną rozdzielczość. Tam będzie mydełko totalne. I to jest element, który jakby metoda, która najprostsza jest, najprostsza, ja korzystam z serwisu optyczne.pl najczęściej, gdzie możemy sobie sprawdzić tą jedną, jedyną wartość, ale kluczową dla rozdzielczości naszego obiektywu, czyli jak on będzie ostro, mocno rysował, jak kontrastowe będzie zdjęcie, jak ostre będzie, ile będzie szczegółów na naszym zdjęciu. Tak to wygląda. Druga rzecz to jest niska dyspersja soczewek. O co chodzi? Niejednokrotnie widzieliście zjawisko, Lightroom dosyć dobrze sobie z tym radzi, no ale to jest jednak działanie Lightroomem, a nie na etapie tworzenia obrazu, że na krawędzi kadru rozseparowują nam się kolory, jest takie przesunięcie koloru, tak jak kiedyś w druku rozchodziły się kolory RGB, tak, że po prostu składowe kolory były rozjechane, nie były w jednym miejscu. To jest właśnie dyspersja, czyli to przesunięcie koloru i teraz wybierając obiektyw, warto szukać tych obiektywów, które mają zapisane na przykład jak ED dla Nikona, czyli mają soczewki niskodyspersyjne w zestawie. Każdy obiektyw w opisie ma. Jak sobie będziecie czytać, sprawdzać rozdzielczość takiego obiektywu, a potem sprawdzać opis, to ile ma soczewek niskodyspersyjnych, tak?
Dystorsja, kolejny błąd. I to jest też odpowiednie, obiekty mają, niektóre aparaty korygują tą dystorsję. Tu chodzi o te beczki, czyli linie proste, które nam się wyginają w łuki, albo wklęsłe, albo wypukłe. W tych testach na chociażby na optyczne.pl możecie sobie znaleźć i poczytać, które obiektywy, jaką mają dystorsję i też podjąć na tej bazie decyzję. Jeżeli fotografujemy obiektyw krajobrazowy, jakiś szerokokątny i on ma taką totalną dystorsję, czyli te beczki, te linie po prostu są krzywe jak cholera, to będziemy się męczyć, żeby skorygować te błędy potem w programach graficznych. Kolejna rzecz, stabilizacja obrazu. No nie wyobrażam sobie obiektywów bądź bez stabilizacji już w tym momencie, bądź body aparatu bez stabilizacji, no bo jakby mamy body ze stabilizacją, to problem nam się rozwiązuje, ale jeżeli nie mamy, to szczególnie te obiektywy, teleobiektywy bądź travel zoom, którym pracujemy na ulicy, gdzie będziemy dłuższe czasy mieć, on musi mieć stabilizację obrazu absolutnie. Silnik autofokusa. Najpopularniejsze, najnowocześniejsze na tę chwilę to silnik ultradźwiękowy pierścieniowy, oznaczenie UTM, bądź silnik krokowy STM. Wszystkie bezlusterkowce, przynajmniej nikonowskie obiektywy, te nowe z serii Z do bezlusterkowców mają silniki krokowe. Jaki jest efekt tego? Po prostu nie widzimy i nie słyszymy działania autofokusu. W ogóle. Praktycznie go nie słychać. Przydaje się to jeszcze wtedy, kiedy na przykład kręcimy obiektywami, no to w ogóle nie ma innego wyboru, tylko krokowy silnik STM. To bardzo pomaga. Super, jakby obiektyw był uszczelniany. Ja tutaj tego nie napisałem, bo mi się chyba zapomniało, ale dobrze, gdyby obiektyw był uszczelniany. Nie wodoszczelny, ale uszczelniany przeciwko pyłowi i wilgoci. Super, gdyby obiektyw miał tak zwane wewnętrzne zoomowanie, internal zoom, czyli nie zwiększa rozmiaru w czasie zoomowania. Bo zwiększanie rozmiaru, czyli to wysuwanie się, no, jest jakby takim elementem, który najczęściej przeszkadza w tym, że wywołuje efekt miecha, no i zasysa brudne powietrze i wpuszcza to brudne powietrze i do obiektywu, i potem dalej na body, czyli na matrycę w środku w body, w komorę lustra. Jak ktoś ma lusterkowca, lustrzankę, a jak ma bezlusterkowca, no to sypie tym świństwem na matrycę od razu i jest z tym problem. I rzecz ostatnia, szczególnie jeśli chodzi o szerokokątne obiektywy, gwint filtrów. Naprawdę obiektyw szerokokątny bez gwinta filtrów, czyli bez możliwości zamontowania filtrów, chociażby holdera do filtrów prostokątnych tego systemu, tak zwanego systemu Kokina, no to nie wyobrażam sobie. Miałem kiedyś obiektyw Samyanga, chyba 14 mm, który nie miał tego montażu filtra, czyli trzeba było taki zewnętrzny holder, do tego były takie wielkie szklane filtry, no masakra, drogie, nieporęczne, łatwo rozbijalne. Tyle. Tyle jeśli chodzi o to, jak wybierać obiektywy. Polecam Wam zaznajamiać się z takimi testami, poczytać sobie kilka, nawet sprawdzić sobie obiektywy, które macie, i sprawdzić sobie, jakie one mają parametry. Szczególnie ja o tym mówię, przecież tu jestem, o tym mówię bardzo często, żeby sprawdzać ten parametr i mieć świadomość, przy jakich parametrach mój obiektyw daje najlepszą jakość obrazu. Prawda? Dlatego Zooma 24-70 wiem, że pomiędzy 2.8 a generalnie 8 dla środka kadru mam super jakość. To jest powyżej 40, prawie 50 przy 4, to jest naprawdę super jakość. Wiem, że jak będę robił nim krajobrazy, no to będę miał dylemat, czy 8 przysłonę, czy 11, bo przy 11 już mi spada, chociaż prawie 40 to jest akceptowalne. Na pewno nie będę przymykał tej przysłony, nigdy nie będę przymykał przysłony tego obiektywu do 22, bo tu spada o 100% w zasadzie rozdzielczość tego obiektywu, więc to w ogóle nie wchodzi w grę. Dobra, to mamy. Pytania, jeżeli macie jakieś pytania, pisze tutaj, pisze Arkadiusz, zastanawia się, czy zamiast szerokiego zooma wybrać obiektyw stałoogniskowy i kreatywnie kadrować. No,
To wszystko zależy, tak? To wszystko zależy od tego, jak fotografujesz, co fotografujesz. No, ja wychodzę z założenia, że taki travel zoom 24-70 jest uniwersalny i lepiej go używać niż, nie wiem, założyć sobie 12 mm i potem z tego robić kropy, no bo tracisz jakby jakość, tak? Tracisz rozdzielczość w rozumieniu matrycy, wielkości matrycy, musisz to skropować, musisz to zoomować. I przez to tracisz obraz, tracisz ilość danych, tracisz jakość tego obrazu, więc ja wychodzę z założenia, że lepiej robić to na poziomie optyki niż postprodukcji, więc tutaj no, taką radę miałbym bardziej. Także zdrowie. Drodzy, zeszło nam dzisiaj godzinkę. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to proszę piszcie. Jak ktoś jest na warsztatach, na grupie Warsztat Fotografa Podróżnika, to na grupie też można jeszcze dopytać, może jakiegoś Q&A zrobimy około sprzętowego, jak będzie taka potrzeba. Pisze tutaj Marek, uniwersalny Canon 24-105. No właśnie Marku, nie, bo ten Canon 24-105 ma światło 4.0 i niestety jest fajny, bo tak kusi to 105, ale jest moim zdaniem za ciemny. Do Canona polecam z czystym sercem Sigma Art 24-70 z światłem 2.8. Jest po prostu żyletka, rewelacyjna rozdzielczość, piękna plastyka. No Adam właśnie tutaj pisze, że ma 24-105 i ma mydło i Adama żeśmy namawiali ostatnio z Anetą, żeby pozbawił się tej przyjemności posiadania takiego zooma i kupił sobie Sigma 24-70, bo ta Sigma jest po prostu rewelacyjna. Problem, który był między Sigmą a Canonami, czyli front focusa, back focusa, został z tego co wiem rozwiązany. Poza tym zawsze jest ten hub USB, którym można sobie to troszeczkę poprawić i wtedy jest gitarka. Więc no, polecam takie rozwiązanie. Bardziej fajne niż... Wojtek tutaj pisze, że też wysiadł z tego obiektywu. No on mówię, super, chciałbym mieć obiektyw 24-105 ze światłem 2.8. Naprawdę chciałbym. Magda pisze, że ma stałki Sigmy 16, 30 i 56 i sobie chwali. Właśnie, prawda. Sigma bardzo dobre robi. Tamron też bardzo robi dobre obiektywy. Seria chyba G2 się nazywa, taka nowa seria, naprawdę te zamienniki do oryginalnych obiektywów niekiedy nie ustępują, a niekiedy przewyższają oryginalne obiektywy markowe, znaczy markowe, no te, które są dedykowane. Świat po prostu się troszeczkę zmienił, produkcji obiektywów, teraz już tak nie jest, że markowe, te, które są brandowane przez producenta obiektywy, czyli Nikon do Nikona, Canon do Canona, dają najlepszą jakość optyczną, niekoniecznie. Bywa, że jest inaczej. Drodzy najdrożsi, a muszę wam coś pokazać, ja tutaj nie byłem sam dzisiaj w czasie tego spotkania, miałem towarzysza, który mi tutaj dzielnie towarzyszył, przypatrywał się na nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę wam bardzo, bardzo dobrego, długiego weekendu. Jak ktoś jutro będzie w Radzyniu Podlaskim bądź w okolicy, to zapraszam. Jutro o 18.00 pierwsze spotkanie. O K2, o Polskiej Górze, a w sobotę warsztat jak robić zdjęcia budzące emocje, wejście za free, więc jak będzie ktoś w okolicy Radzenia, to wbijajcie, przybijcie mi piąteczkę gdzieś tam na śródsceniu, a widzimy się za tydzień w czasie naszego czwartkowego spotkania. Zapraszam was oczywiście na grupę, do konkursu, w którym gramy w kolory, nowy konkurs fotograficzny, jak zwykle, co miesiąc. Widzimy się w czwartek, dobrego weekendu. No i co? I do zobaczenia. Bardzo dziękuję, że mimo tego wolnego dnia byliście tutaj dzisiaj z nami, że byliśmy tu wszyscy. Trzymajcie się, cześć.